Ten ark jest nietypowy, ponieważ jest to filerowa historia, która zawiera nowe elementy, które będą później kanoniczne, a to raczej często się nie zdarza. Czy to oznacza, że ark był na tyle dobry, że postanowiono to uwzględnić? No cóż, przekonajmy się. Plusów to to, że odcinek zaczyna się od razu akcją, już na starcie dostajemy jakiegoś psychola, a później wytłumaczone, o co z nim chodzi. Także fajne jest to, że pokazano nowy styl treningu Rocka, który ma założone ciężarki na dłonie i stopy. Co też ciekawe to to, że Sakura zyskuje bardziej w filerach niż w kanonie, bo tutaj pokazują jej jakiś progres z leczeniem, gdy praktycznie tego w mandze nie było. Śmieszkowość tego odcinka też była git, bo przeplatała się dość dobrze z poważnymi sytuacjami, także póki co nie psuła klimatu. Tak jak śmieszne miny Lee, czy to, że Tsunade się wkurzyła do tego stopnia, że wyrzuciła krzesło przez okno, które później wnosili i było umazane krwią. W sumie w dyfy. Minusów nie znalazłem, a z niewiadomych to słyszymy czasami głos jakiegoś dziecka, ale go nie widzimy. Jest to Ranmaru. Odcinek oceniłem na 7. Plusem na pewno jest ta typowa mroczność dla pierwszej serii, gdzie Raiga ma jakiś chory fetysz chowania swoich wrogów żywcem, a do tego wydaje się psychiczny, bo jeszcze za nimi płacze i uważa, że to jest spoko. Fajne jest to, jak Lee się wbił w środek i sklepał no name'ów, choć jednocześnie było to z jego strony głupie. Później z kolei zabawnie czyta sobie z mini książeczki o technikach Raigi. Minusem są flashbacki, te same, które widzieliśmy odcinek temu, a z niewiadomych to Kiba, te miecze, są kanoniczne. Odcinkowi dałem ocenę 8. Bardzo spoko było to, jak Rock podkosił Raigę i zaczął z nim walczyć lunatykując. Przypominało to trochę walkę po Sakę z Kimimaro. Później była też dobra animacja, gdy Naruto uderzył Raigę Rasenganem. Nie wiem czemu, ale podobała mi się. Backstory Ranmaru było dość typowe, wręcz przemienione nieco z historii Haku, ale było klimatyczne, smutne jak dla mnie. Do tego dobiło mnie bardziej to, że genii z Konohy musieli związać to małe dziecko. W dodatku, że wtedy poleciała jedna ze smutniejszych melodii w Naruto. Minusów nie zaobserwowałem, natomiast z rzeczy niewiadomych to to, że nie da się odczytać z tej sceny, co to za postaci. Niby mieli to być mistrzowie mgły, ale prawie nic się nie zgadza. Zresztą większość mieczy też jest inna niż naprawdę. Odcinek oceniłem na 5,5, głównie za powtarzalność. Fajna była łączona technika kilku osób, żeby stworzyć coś a la tornado z ostrzami. Może nie było to turbo efektywne, ale spoko pomysł. Także czuć tą beznadzieję od Ranmaru, nawet w głosie jest taki pusty, bezuczuciowy. Ekscytuje się tylko wtedy, gdy mówi o Raidze. Słabym punktem tego odcinka była sielanka. W sensie rozumiem, Konoszanie myśleli, że sprawa załatwiona, ale przez sporą część odcinka nic się nie działo. Rzeczy tajemniczych nie ujrzałem, natomiast odcinkowi dałem 5. Git Tenten się tutaj pokazała, fajnie walczyła z Raigą, nawet zwykłym kijem pokazała klasę i spoko ruchy, co mi się bardzo podobało. Dobre też było to, że Neji od razu skminił, że Karashi wprowadza ich w błąd i najpewniej idą w pułapkę, ale musieli tam iść. Z kolei w roku mnie urzekło to, jak powiedział dość spokojnie, jestem wściekły, po czym zaczął klepać Raigę i nawet jak dostał z grzmota, to chciał walczyć dalej. Sama 10-10 użyła talk no jutsu na Ranmaru i to było jedno z lepszych tak naprawdę, bo go cisnęła tak, że on zobaczył drugą perspektywę. Minusów tutaj nie widziałem, tak samo jak niewiadomych. Odcinek oceniłem na 6. Plusów to z pewnością technika Raigi, gdzie stworzył wielkie smocze tornado. Bardzo mi się podobało, jak to wyglądało. Rock Lee nażarł się kary do tego stopnia, że się nawalił, bo wlała się tam butelka wina, a wiecie, jak Lee reaguje na alkohol. Przerażające było też to, że mały dzieciak chciał skoczyć w przepaść z Raigą, nawet mu o tym nie mówiąc. Chore. No i jeszcze Naruto pokazał kilka ruchów z klonami, takie jak kręciołki i kopniaki w łeb, jakieś supermeny i tak dalej, spoko połączenie. Z minusów to nagła zmiana akcji na niepowagę. Tak tu waliło filerem, bo nagle duża część scen była turbo śmieszkowa, robili dziwne miny, śmieszne dźwięki przy tym wydając i okej, ja lubię takie rzeczy, ale gdy odcinek ma być śmieszkowy, a to się działo w środku akcji przez długi czas. Tragicznie wyważone. No i jak dla mnie dziwne było to, że Ranmaru zaczął chodzić jak gdyby nigdy nic i nikt na to nie zareagował. Z rzeczy niewiadomych nic nie widziałem, a odcinek oceniłem na 5.
Średnia tego arku to 6,1, a więc zaokrąglam do 6. We wstępie zastanawiałem się, czy Raiga oraz Miecze Kiba są kanoniczne, ponieważ ten ark był dobry i cóż, nie. Poza tak naprawdę jedynym plusem, czyli ten, która w tej historii dostała więcej czasu antenowego niż przez całą kanoniczną opowieść, to nie uświadczymy tutaj dobrego poprowadzenia historii. I to nie tak, że była ona turbo słaba, ale do rzeczy. Po pierwsze, to finałowy odcinek mocno zawiódł mnie tym, że z poważnej i smutnej historii zrobili jakieś śmieszkowe, bliżej nieokreślone coś. Po drugie, kary życia, które było raczej gagiem aniżeli jakimś turbo lekarstwem, to faktycznie działało jakoś uzdrawiająco, a to zwykły ostry posiłek. Te dwie składowe spowodowały, że mrok i tajemnica budowana na początku finalnie sprowadziła się do jednostronnie głupkowatego humoru, który w sumie przytłoczył wszystko, na co pracował Raiga. Tak naprawdę, by ten ark miał sens kanoniczny, wystarczyło pozbyć się śmieszkowych elementów, kary życia i skrócić ark o jeden odcinek i tak naprawdę wszystko mogłoby wejść do oryginalnej historii, a większość by się nie połapała. Niestety jest jak jest. A tak poza tym to weź daj suba, bo mnie jakiś piorun szczeli.